Cześć, z tej strony Asia, witam Was bardzo serdecznie na kanale Craft Veny i dzisiaj chciałam Wam pokazać jedną z takich nowszych kolekcji od Echo Park, Wizards and Company, czyli kolejną, już trzecią kolekcję potterową od Echo Park. Ja mam akurat tutaj małą kolekcję. Jest to kolekcja 6x6, to jest taki cały bloczek. Natomiast w tej kolekcji znajdziecie również w sklepie tutaj w Craft Venie, znajdziecie właśnie małą kolekcję, znajdziecie też dużą kolekcję 30x30. Są też w sprzedaży efemery, czyli takie elementy już wycięte, gotowe do użycia w albumach chociażby, bądź też w kartkach. Jest także coś takiego bardzo ciekawego, co właśnie w Echo Park bardzo często w kolekcji jest, czyli taki bloczek jednokolorowych papierów. Czasami się zdarza, że na tych małych bloczkach mamy właśnie, jeżeli jest ta wersja taka bardziej bogata, to wtedy też właśnie są właśnie te jednokolorowe papiery, które bardzo pasują do kolekcji. Ja Wam powiem, że to jest naprawdę świetna opcja, bo fajnie można sobie dopełnić cały album, mając właśnie takie papiery jednokolorowe, takie typowo bazowe, i to uzupełnić tymi patternami, i to też będzie na pewno super wyglądać. Są także naklejki w takim dużym arkuszu, są aż 3 maski do wyboru, a także też do tej kolekcji są przewidziane, jest przewidziany też zestaw ramek i tagów, czyli łącznie z tymi efemerami może tworzyć taki fajny zestaw. Także co, nie pozostaje nam nic innego jak zacząć przegląd. Ja jeszcze nie otwierałam tego bloczka, on jest oczywiście zabezpieczony tutaj taką naklejką. Dzięki temu też mamy pewność, że ten bloczek jest nowy, nieużywany wcześniej. O, dobra. I tak większość właśnie jest sklejonych tych bloczków z Echo Parku, a nie tylko, bo dużo właśnie zagranicznych tych firm właśnie takie zabezpieczenia ma. No więc dobrze. Oczywiście ja uwielbiam uniwersum Harry'ego Pottera i wszystko, co jest z tym związane. Dlatego nie mogłam się oprzeć i musiałam ten bloczek zakupić i też Wam tutaj pokazać. I zaczynamy. To jest moje pierwsze, słuchajcie, oglądanie tutaj razem z Wami. I teraz tak. Mamy tutaj papierów 24. Oczywiście one są dwustronne. Ten papier jest taki, no, dosyć grubawy. I teraz pierwsza strona. Na pierwszej stronie mamy 9 kwadratów, napis Be Brave. Tutaj mamy tiarę z różdżką, napis Believe in Yourself. Tutaj mamy takie fajne walizki. One też fajnie wyglądały w ogóle w jakiejś kartce podróżniczej, więc tutaj można coś sobie pokombinować. Tutaj mamy białą sowę, pewnie Hedwigę, sowę śnieżną z listem. Your Magic, napis. Tutaj mamy napis The Real Magic Was Inside You All Along. Frequent Flyers Club. Flyer Club. I tutaj mamy też różne książki. Też tutaj z napisami. Lose Yourself Between the Pages of a Good Book. Także można wykorzystać je w kartkach, na przykład jako właśnie napis, bo możemy na przykład Your Magic dać jako główny napis na kartce, ale też można użyć tego oczywiście w albumach po prostu, bądź też jako właśnie tagi. A jeżeli ktoś nie jest fanem napisów, to z drugiej strony mamy taki pattern, to jest takie bordo, takie w stylu właśnie Gryffindoru, i tutaj są takie zawijaski, więc fajny, taki bazowy. Kolejny pattern to walizki. Te walizki tutaj już wcześniej się pojawiły. Czyli nawiązanie do Hogwarts Express i do podróży do Hogwartu. No, ale też gdzieś tam te walizki zawsze w tych dormitoriach były, także bardzo fajny też tutaj, bardzo fajny pattern. Też są tyle ciekawe, bo tworzy takie linie, więc bardzo ciekawie to wygląda. I z drugiej strony mamy, słuchajcie, bo w ogóle one tak są tutaj skonstruowane, że z jednej strony mamy bardziej tutaj takie bogate, kolorowe, a z drugiej są bardziej stonowane. Ja uważam, że to jest genialne. Właśnie robiąc kartkę, bierzemy sobie tutaj z tej strony właśnie na przykład taki granat. Tutaj bym powiedziała, że to taki właśnie pod Ravenclaw.
I bierzemy tutaj pattern i kartka będzie super wyglądała, nie będzie zużytych elementów, bo czasami jest tak, że właśnie to tło i ten panel troszkę się gryzą, a tutaj wszystko będzie rewelacyjnie wyglądać. Zresztą te dwa myślę, że będą fajnie wyglądać i korespondować, bo tutaj mamy ten granat i też na książce granat mamy. Tutaj pattern pełen różnych magicznych elementów. Mamy i walizkę, i dynię. Dynia mi się kojarzy najbardziej z trzecią częścią. Pewnie tutaj fani Harry'ego wiedzą, trzecią częścią w sensie filmu bardziej. Mamy list, mamy tutaj żabę, różdżki. Sporo tutaj tego jest. I na drugiej stronie mamy takie, taki, no to jest czarne tło z takimi chmurkami i też właśnie ten wzór jest na jednej z masek. I teraz tak, znowu mamy tutaj napisy, mamy tutaj kwadraty, prostokąty, ale już troszeczkę inaczej, bo mamy tylko trzy kwadraty i dwa takie większe prostokąty. Ja uwielbiam takie karty właśnie gdzieś w albumach, czy jako taką okładkę do książeczek. No naprawdę można wiele tutaj fajnych sposobów to wykorzystać. You're a wizard, mamy napis find where you belong, czyli no to tak wszystko pasuje właśnie pod, pod właśnie książki Harry'ego. O Harrym Potterze. Special delivery. Find courage, seek wisdom, show kindness, have loyalty. Czyli to właściwie jest o każdym z domów, tak? Bo ta jest i odwaga, i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko, chociaż. No, chociaż w sumie jeśli zgoni. Czemu nie? Dobra, kolejna. Kolejna strona to są takie paski. One są, te paski są też. Typowo w kolorach, chociaż ten niebieski jasny jest taki dodany, bo mam tutaj i taką czerwień, takie właśnie bordo, zieleń, żółty i granatowy, czyli kolory domów. Kolejny pattern to miotły i miotły też się pojawiają właśnie w jednej z masek. Mamy miotły, też bardzo fajne, takie wiecie, troszkę jak nimbus i też są bardzo ciekawie pokładane. Nie jest taki typowy pattern jak tutaj, że wszystko jest tam porozrzucane, tylko to jest właśnie tak też poukładane, podobnie jak tam te walizki, że tworzy nam tutaj tym razem pionowe linie. Też bardzo fajnie to wygląda. No miotła też jest takim typowym charakterystycznym elementem dla tego uniwersum. I słuchajcie, tutaj wcześniej mówiłam, że mamy, że był Gryffindor, Ravenclaw, to mamy teraz Hufflepuff, czyli kolor żółty. I też fajnie tutaj korespondują te dwa ze sobą, bo tutaj mamy tiary w różnych kolorach, kolorach domów. I też porozrzucane różdżki i też ten motyw takich właśnie tych zawijasków też tutaj się przejawia, takich chmurek, jakby on już tutaj któryś raz przewija się. Kolejne, znowu mamy taki właśnie bardziej gryffindorowy, to jest damask, tak? Dobrze mówię chyba. Też taki bardzo ładny, wygląda jak taka stara tapeta, no z takim starym zamkiem może się kojarzyć. No i znowu mamy tutaj cztery domy, właśnie odwaga, siła, mądrość i no, miłość, tak? Taka dawana drugim osobie, bo Hufflepuff też tak się właśnie kojarzy z taką lojalnością i z byciem miłym, że tak powiem. Let's make some magic, our magical adventure, czyli mamy znowu takie karty, które możemy tutaj użyć, ale te też będą fajnie napisy wyglądać właśnie w albumie. Tutaj mamy gwiazdki. Gwiazdki też różnych kolorów, też w kolorach domów, też bardzo fajnie to wygląda. Białe tło, bardzo ciekawie. A tutaj mamy napisy, dużo różnych napisów. One też tutaj się oczywiście powtarzają, a tych napisów jest bardzo dużo. Też białe tło, napisy w różnych kolorach, kolorach domów, plus ten właśnie błękit. No, także bardzo ciekawie wygląda, trochę tak gazetowe. Ja wam powiem, że ja bardzo lubię takie gazetowe właśnie papiery. Też w jednej z poprzednich kolekcji też właśnie taki gazetowy pattern był. Tutaj mamy granatowa krata, czyli to jest znowu Ravenclaw. A tutaj mamy taką ciekawą jakby półeczkę, czyli książki. Książki to gdzieś jest eliksir, żaba. Bardzo fajnie to wygląda. Atrament z piórem. Bardzo ciekawie to też wygląda. Fajny tutaj, bardzo fajny układ. Mimo tego, że one się bardzo tutaj gęsto powtarzają, to bardzo fajnie to wygląda. I lecimy dalej. No w końcu coś dla ślizgonów, czyli zielona krata,
Czyli no pierwszy dopiero właściwie, tak? Chociaż Hufflepuff też był jeden. Także w końcu zielona krata, coś dla ślizgonów. I znowu mamy tajne pisy. Oczywiście wiecie, jeżeli tego nie chcecie wykorzystywać, macie drugą stronę, można spokojnie z tego zrezygnować. This is pure magic, wizard in training. Tutaj mamy fajną tą słówkę, bo możemy coś sami wpisać. I magic happens here, czyli mamy tutaj Hogwart. Też bardzo fajne napisy, z których można skorzystać, a jeżeli nie chcemy, to mamy taką bordowo-żółtą kratę, czyli jakby takie połączenie właśnie kolorów dwóch domów. Nie, w sumie nie, bo to jest takie w sumie kolory Raven, matko co ja mówię, Gryffindoru, czyli taki złoty z bordem. Bardzo fajnie wygląda. A tu pojawia się ten właśnie taki błękitny, ten niebieski, który też się pojawiał wcześniej na tych arkuszach. W ogóle to, co jest niesamowite w Echo Parku, to to, że ta kolorystyka jest tak bardzo, bardzo spójna i bardzo te wszystkie kolekcje do siebie pasują, te wszystkie arkusze w jednej kolekcji. Może nie, że kolekcje wszystkie obok siebie, ale konkretnie na przykład ta kolekcja, te arkusze super do siebie pasują. No i cóż, mamy tutaj znowu sowę śnieżną, pewnie Hedwigę, która niesie różdżkę, list, miotłę. Tutaj właśnie to niesienie miotu, to też jest taki motyw właśnie z książki. Tutaj mamy taki żółty, można powiedzieć, że Hufflepuff, ale no niekoniecznie można tak tego używać. Mamy tutaj zarówno księżyce, jak i gwiazdki, bardzo ładny pattern. A tutaj mamy takie banerki. Banerki kojarzące się z Quidditchem, bardzo. Białe tło, kolorowe banerki, oczywiście też mamy tutaj napisy różne dotyczące domów i też mamy taki czarny banerek z napisem Magic. I właściwie ostatni, znowu mamy domy, czyli Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor, czyli mamy taki arkusz, który możemy albo wykorzystać razem, bo on bardzo fajnie razem wygląda, albo możemy po prostu go podzielić i mieć tutaj do tych domów różnych. Tutaj to się powtarza, każdy arkusz powtarza się dwa razy, więc nie ma tutaj jakiejś takiej obawy, że zużyjemy jeden arkusz, już nie będziemy mieć z jednej strony, a nie będziemy mieć tego z drugiej, no bo spokojnie tutaj mamy, możemy użyć każdego arkusza, każdego patternu raz, bo mamy to wszystko tutaj podwójnie, podwójne te dwie strony. W sensie mamy podwójne strony, dwustronne arkusze i każdy arkusz występuje w dwóch sztukach. Także mamy tych wszystkich papierów 24. Tutaj wszystko tu już się powtarza, już nie będę Wam pokazywać. Piękna kolekcja, tak jak mówiłam, są do niej jeszcze dodatki, efemery, bloczek z jednokolorowych papierów, naklejki, maski, ramki, tagi. Można też kupić dużą kolekcję. Także tutaj do wyboru, do koloru można naprawdę wiele ciekawych różnych prac potterowych stworzyć. Także mam nadzieję, że coś fajnego stworzycie i pokażecie. Ja oczywiście też na pewno z tej kolekcji wykonam następną moją inspirację tutaj na kanale Craft Veny. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.